ale pachnie. Mamo, jak się robi chleb? Dobre pytanie, synku. Odkryjmy to razem. Chleb robi się z mąki, wody i drożdży, które składają się z maleńkich ziarenek i służą do spulchniania ciasta. Kiedy ciasto jest gotowe, dzieli się je na bochenki i wkłada do pieca. Po upieczeniu bochenki są pachnące i chrupiące, gotowe do zjedzenia. Mamo, a jak się robi mąkę? Trzeba zmielić zboże, a zboże rośnie na polach. Do przygotowania ziemi na polach służy ciągnik. Kiedy ziemia jest gotowa, rozsiewa się ziarna w odpowiedniej odległości od siebie i na odpowiedniej głębokości. Dzięki temu każde z nich rośnie silne i zdrowe. Deszcz i słońce sprawiają, że zboże rośnie, a kiedy kłosy są dojrzałe, trzeba je zebrać. Duża maszyna zbiera ziarna i gromadzi je w dużej przyczepie. Ciągnik zawozi przyczepę do młyna, a tu ziarno się mieli i robi z niego mąkę. W połączeniu z wodą i drożdżami mąka zmienia się w ciasto. Ciasto piecze się w piecu i tam zamienia się ono w pyszny chleb. Wszystko jasne! Biegnę uprawiać ziemię, mamo, bo zgłodniałem!